Cześć, witam wszystkich w Kłodzku. Wchodzę z buta i zapraszam Was na krótki spacer po jakże urokliwym miejscu. A co możemy tutaj zobaczyć? Twierdzę Kłodzko, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, może podziemną trasę turystyczną, zabytkowy rynek czy most Świętego Jana. Ale najpierw zaczniemy od kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, zlokalizowanego niedaleko rynku. Ta piękna gotycka budowla właśnie przed Wami, a w środku zachwycą Was barokowe wnętrza. Kłodzko to 25-tysięczne miasto leżące w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej. Takie położenie na granicy Polski i Czech na pewno wpłynęło i miało znaczenie dla historii miasta. Znajdujemy się na placu Bolesława Chrobrego. To tutaj stoi właśnie ratusz w samym centrum placu. Plac średniowieczny, targowy. Kształtem oczywiście zbliżony do prostokąta. Całkiem duży, bo 100 metrów długości i 60 metrów szerokości. Wokół są piękne, stare kamienice. Niegdyś były to domy rzemieślników, kupców czy szlachty, a z niektórymi wiążą się legendy, jak choćby z historią słynnej kłodzkiej trucicielki. Ale o tym musicie już sami doczytać. Na rynku znajduje się również kolumna wotywna Najświętszej Marii Panny w Kłodzku. To późnobarokowa kolumna z 1680 roku. Za mną replika pręgierza, który stał tutaj do 1793 roku. Zaraz udamy się ulicą Wodną na most, a tutaj jeszcze jedno ujęcie na rynek, na ratusz, przed ratuszem pręgierz. No i mamy zbliżenie na figurkę chłopa z workiem zboża. I tu mamy już most i w tle kolejny kościół. Jesteśmy na gotyckim mostku Świętego Jana. Pod nami jest kanał Młynówka. Zaraz sobie przejdziemy na drugą stronę, by przyjrzeć się kościołowi. Ale najpierw coś o tym moście. Kamienny most przypomina Wam pewnie ten z Pragi czeskiej. Ma prawo, bo tutaj też poustawiane są figurki świętych. Jednak ten most w Kłodzku jest 10 razy mniejszy od tego w Pradze. Przed nami kościół Matki Bożej Różańcowej. Historia tego zabytku jest bardzo bogata i wiąże się ściśle z historią zakonu franciszkanów. Pierwsi przedstawiciele zakonu braci mniejszych przybyli do Kłodzka z Czech, a było to w połowie XIII wieku. Obok kościoła jest klasztor. Wracamy z powrotem na rynek po to, żeby dotrzeć do podziemnej trasy turystycznej, jak również twierdzy. Ze mną wejście do podziemnej trasy turystycznej, a w tle wielki obiekt, twierdza Kłodzko. Jeśli chodzi o twierdzę Kłodzko, to jest to chyba jeden z najważniejszych, a na pewno najbardziej okazały zabytek całego Dolnego Śląska. A wszystko zaczęło się w X wieku od średniowiecznego drewnianego warownego ogrodu. Władcy Kłodzka wielokrotnie przebudowywali namurowano mieszkalny obronny zamek, aż stał się zabytkiem sztuki nowożytnej militarnej, zaprojektowanego zgodnie z ówczesnymi, jak na XVII-XVIII wieczne, najnowszymi wymaganiami sztuki wojennej. Początek nowożytnej fortyfikacji przypada na czasy wojny 30-letniej. Król pruski Fryderyk II Wielki przyczynił się do drugiego etapu rozbudowy twierdzy, a było to po I wojnie śląskiej w 1742 roku. Swoją największą powierzchnię twierdza osiągnęła w pierwszej połowie XIX wieku,
po czym w drugiej połowie XIX wieku straciła charakter twierdzy, przekształcając się w magazyny i więzienie. Była miejscem odosobnienia dla więźniów politycznych, a w trakcie II wojny światowej byli tu osadzeni żołnierze, którzy byli podejrzani o działanie na szkodę III Rzeszy, jak również jeńcy wojenni różnej narodowości. Twierdza oferuje trzy trasy zwiedzania. Główna trasa turystyczna prowadzi po górnej części twierdzy. Tam można zwiedzać się samodzielnie lub z przewodnikiem w określonych godzinach. Drugą częścią jest labirynt, czyli część podziemna i chodniki. Czas zwiedzania to około godzinki, no i tam już panują w podziemiach chłody, więc warto mieć coś ciepłego do ubrania. Trzecia ścieżka to ścieżka prowadząca wokół twierdzy. To jest trasa samodzielna, tutaj nie trzeba nabywać biletów, a można podziwiać z wysokości panoramę całego miasta, jak również okoliczne krajobrazy. Wracamy w okolice kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, po to by zajrzeć do Muzeum Ziemi Kłodzkiej. W pięknym barokowym gmachu możemy obejrzeć stałe wystawy z dziejów Kłodzka, Oczy Czasu, czyli zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i w pierwszej połowie XX wieku i współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej. Muzeum oczywiście prowadzi również działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą. Organizuje również koncerty, wystawy, konferencje. Jest bardzo popularnym miejscem, jeżeli chodzi o kulturę w Kłodzku. W poniedziałki muzeum jest nieczynne, za to można je zwiedzić za darmo w soboty. W każdy inny dzień tygodnia bilety po 15 zł. Dzięki, że zostaliście do końca. Jeżeli Wam się podobało i chcecie zobaczyć kolejne odcinki, lajkujcie i subskrybujcie.